Hej wszystkim, witam was serdecznie w kolejnej części z Minecrafta, z naszego serwera. W drugiej części z oprowadzania jest ze mną Karla. Cześć! No i będziemy kontynuować naszą wyprawę po świecie. Tylko tak F5. O, dobra. I jak widzicie przed wami... Kawałek mostu. Długiego mostu. Tak. Kawałek. Przelecimy tylko, myślę, nie całość. Tylko tak... wierzcie nam na słowo, że ten most jest mega długi, bo ile on ma kratek? No, pani tak architekt. Kratek, nie wiem ile ma tak konkretnie, tak dokładnie, ale tak ze 3000, nawet może i 4, jak nie więcej. I tak my to wszystko budowałyśmy własnoręcznie, bez żadnych cheatów. No, nie byłyśmy wtedy tak sprytne jak teraz, że możemy sobie latać. Kopałyśmy drewno. Kobel. Tak, i wszystko robiłyśmy same. Nikt nam nie pomagał. Tak. Oczywiście ja bym... Kto wpadł na ten głupi pomysł, żeby budować taki długi most? Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, nie pamiętam. Ale chyba ty. No, ja mam bardzo często takie głupie pomysły. Przyznaję się do bicia. No i co, chyba się teleportujemy, nie? No, nie będziemy zanudzać was podróżą przez most, no więc... Chociaż... Ile to trwa? No. Oj, nie, daj spokój, to będzie z 5 minut. Wiem, że biegnąc na koniu to trwa jeden dzień i jedną noc, tak mniej więcej. No to dzień trwa 12 minut, noc też 12 minut, to daj spokój, to cały odcinek byśmy tam zmierzały. Musiałabym wycinać. Dobra. O, i jestem na podłodze. O, to sympatycznie. To coś masz nie tak poustawiony chyba. No bo, a może, wiesz co? Nie, bo ja się normalnie zrespiłam. Może dlatego, że w podłodze, znaczy... bardzo no, mądrze. Podłodze, no. Że tu dywan jest i może dlatego ty byłaś tak w tym. Może on jakoś tak działa. Coś z tym. Nie mogę wyjść przez ten drzwi nigdy. To odkąd pokażemy nasz domek? W sumie to można by tam od początku tego, znaczy od drugiego końca mostu. To już wszystko będą widzieć, to ja muszę iść patrząc w ziemię. No to wytniesz. Zablurujesz ekran, zrobisz czarny no, i tyle. I co jeszcze? Mało mam roboty. Kwiatki do tego, wiesz? Tak. Będę patrzyła w ziemię. A bo tu jeszcze mamy jeszcze coś jeszcze fajnego tutaj. Idziesz ty, czy nie idziesz? Idę, ale ja nie wiem, gdzie ty poszłeś, bo ja patrzę w ziemię. No to sobie patrz w ziemię. Bo tak ogólnie, może zacznijmy od tego, że my się osiedliłyśmy w wiosce. Znaczy koło wioski w sumie. Bo podróżowałyśmy. Całą wioskę przejęłyśmy sobą. Tak, wszystko jest ładnie ogrodzone, mamy chyba 5 wieśniaków, bo resztę nam wytłukły potworki. Wcale nie. Nie. W ogóle idę i nie mam tego włączonego, tego paska z narzędziami, nie? Fajnie, no. Tam nie pokazujemy jeszcze, bo to jest późniejsza budowa. No, tutaj właśnie jakbyśmy tym mostem przebiegły... No, to halo, tutaj się kończy. No, to tutaj właśnie byśmy dobiegły. I tu się zaczyna nasza miejscówka. Tutaj są domki wieśniaków. Mhm. To najwyżej im powstawiałyśmy tylko te pochodnie. Ogrodziłyśmy ładnie. No, ogrodziła Karla wszystko ładnie. Tak. Ale się długo zbierałam do tego, bo to ciężko było. Ciężka praca. Wstawianie tych schodków. Mozolna. No i co tutaj? No nic takiego tutaj nie ma. Tutaj są same domki. Jest studnia, która była. No, ale tutaj jest przerobiony... Z której strony właśnie zacząć. To ma w ogóle ciekawą historię swoją. Bo to na początku był kościół. Potem była to wieża mob spawnerska, tak? No. I nawet działała przez chwilę. Tylko bardzo mało potworów z niej spadało. My nie umiemy w to. Więc stwierdziłyśmy, że zburzymy to i... I zrobiłyśmy taki, jak to nazwać? Tak przypadkiem to wyszło. No. Że tutaj w środku postawiłyśmy portal. Mhm. I wieśniaki nam się tepały do neteru. Tak, i wieśniaki nam się tepały. Dobry. Tak swoją drogą niedawno mi uciekł jeden wieśniak do neteru i powiem ci, że może one wcale nie wyginęły, tylko po prostu mi uciekły. I dlatego właśnie w wiosce nie miałyśmy w ogóle wieśniaków przez pewien czas i się zastanawiałyśmy, co się z nimi stało. A potem poszłyśmy do piekła i takie, o, dzień dobry. No ale nie będziemy doszły do piekła. No dobra, no to... skoro już tu jesteśmy, to patrzcie na to. Kolejny tak, to jest wielka farma Kami. Ona stwierdziła, że tutaj ma wizję na to i kopałyśmy. To jest zawsze tak, że ja wymyślam jakieś dziwne rzeczy, a Karla, ale po co ci to? No bo ja nie wiem, po co ci tyle jedzenia. My tego nie spożyjemy. Ale to nie jest do jedzenia. Ale w ogóle nie dokończyłaś tutaj. Ej, no, co to ma być? Tutaj nie dokończyłaś. No tu, zapraszam. O tu, co to jest? Nie pokazujemy tego. Oj, tłumacz się teraz, tłumacz. Nie, o, a tu jest... Zabrakło mi płytek. Tak, a tutaj warto pokazać tego dyrta. A,
Tak, bo tutaj też jest historia. Tutaj też stał nasz kolejny mob spawner. No, dużo ich miałyśmy. Na tej miejscówce. Na tej miejscówce tylko dwa. Na razie. Jeszcze jeden mamy w jaskini, ale nie wiem jak to działa. Chyba działa, tak mi się wydaje. No bo tam jest już ten taki spawner, taki zombie już jest, więc one się tam generują, więc to bardzo ładnie działa. Promyszka mi się oczywiście zblokowała. Mogę się ruszyć. Dobra. No i Dirt nam został, jak kopałyśmy ten mob spawner, co tutaj był. Bo on i burzyłyśmy miał, go. Tak, burzyłyśmy go i jakoś tak wyszło, że został nam ten klocek i tak byłyśmy na dole, to już bez sensu tam było się widować, no. I tak został na pamiątkę i w sumie fajnie. No, taki skoro, znak nasz. Skoro już tu jesteśmy, to powiedzmy, co tutaj tworzymy. Tak. Bo tutaj jest oświetlone i wykarczowałyśmy cały las i wyrównałyśmy teren. Widzę, że Karla tutaj równała, jak mnie nie było chyba. No, trochę równałam. Jest lepiej niż było. I tutaj będzie, moi drodzy, tor wyścigowy dla koni. Jej, bo mamy dużo koników. I mamy też polany dla koników, którą Kamil robiła. No, pomyślałam, że fajnie będzie tutaj pobiegać sobie czasem, pościgać się. Ale najpierw może przejdźmy do domu, a potem do farmy. Tak, bo my tak w ogóle od końca robimy wszystko, że ja nie wiem. No bo ten most jest tak od końca. No. Tutaj mamy dynie, też dla ozdoby bardziej, bo nam do niczego potrzeby nie są. Tutaj są dwa konie i nie wiem, co my tu robią. Aha, bo ja je chyba przyprowadziłam stamtąd i tak tu zostały. No to niech sobie tu będą. A tam. Co są zabierę? One mogą latać? Nie, chyba nie. Szkoda. Nie mają takich mocy, niestety. Ale idą za mną. Wiesz, a dlaczego one za tobą idą? Bo co? Bo je... No nie wiem, one chyba jednak latają trochę. No... Nie chcesz wiedzieć, jak to wygląda. Przepraszam, koniku! Ja nie chcę ich zabijać! Zejdźcie stamtąd! Aha, a ten jeden tak sobie będzie tutaj upowala. No dobra. Dobra, to był głupi pomysł, pamiętajcie, nie latajcie z koniami. Oddajcie mi moje linki. Dobra. No już chodź, pokażę domek. Miałam a teraz mam 19. No, norma. Ciekawe. No i tutaj jest mostek naszego domku, który budowała Karla. Piękny klocek. Tak jest. Nie no, to już bardziej taki prostokąt, no. No, w sumie tak. Zobaczcie sobie cały, proszę bardzo. Nie za wysoko jak zwykle. I taką łączkę tutaj ładną, uroczą mamy. I wjeżdżamy, a łapistone. Mamy kotki, które sobie sprowadziłyśmy z dżungli. No. To była naprawdę ciężka wyprawa. Ja już nic nie mówię. Mój pierwszy kot z dżungli zaginął. Tak swoją drogą. Jak jeszcze mieszkaliśmy na pierwszej miejscówce. Po prostu się wiesz za mną, co, bo nie topał. One się nie typają. Pieski też tak, jak płyniesz łódką, to one nie ten. No. Nie pójdą za tobą. Mój pokój. Łóżko i tutaj kiedyś była biblioteczka. Ale to zaraz wam opowiemy historię, jak to się stało, że jej już nie ma. To musimy jest... zejść na dół, ale... Jeszcze mój pokój tutaj... pokaż, ale tam jest... A dobrze, tutaj pokazujesz tak, jeszcze nasz ten... Tak, enchanting, który też miał swoją przygodę. W ogóle to całe piętro miało przygodę, a jeszcze twój pokój. O, burzę mamy, świetnie. Super. No to no. Twój pokój wygląda tak samo jak mój, dokładnie. No bo jeszcze... Ciekawe dlaczego. No zjeżdżaj na dół. No nie mogę. O, jest. Proszę. Magazyn po prostu, moja wizja twórcza, chciała mieć szklany magazyn. No i mam szklany magazyn. W końcu się doczekałaś tak. Swojego magazynu. A pod spodem, proszę bardzo, farma zboża, tam sobie zaraz zejdziemy. I tak, teraz czas na historię życia. Tutaj, w tym miejscu, stwierdziłam, że zbuduję nam kominek. Obie chciałyśmy kominek, tak, no. Tak, bo chciałyśmy mieć śmietnik. No ale ja go zbudowałam. I on był z kamienia, wszystko było kamienne. Tutaj przecież szkło i tak dalej. Wynalałam sobie lawę i poszłam sobie do zwierząt nakarmić je. I rozmnożyć. I przybiega do mnie pies. Ja się zdziwię, bo mój pies przybiegł nie wiadomo skąd i w ogóle palił się. No to co, wracam z nim do domu. A tutaj nie ma dachu. Nie ma podłogi. Nie ma niczego. No nie niczego, nie niczego. Ja po prostu... Bogu dzięki, że te skrzynki nie poszły z dymem. I że to się nie rozpowszechniło po tym magazynie, bo to byłoby dopiero tragedia. Straciłyśmy surowce. Dobrze, że skrzynki nie płoną. Nie płoną. Miałyśmy farta. No chyba nie, no skoro przetrwały. Bo tak to by się mi od się wydaje, że po prostu tutaj magazyn, zajarały. Znaczy, że po prostu ogień się do nich nie do ten... No może tam. Musimy kiedyś przetestować, czy skrzynki się palą, czy nie. Może z dala od magazynu. Patrzcie, ile mamy diamentów, tak? Chwila tak? chwały. Dwa staki i 15. Ho, ho, ho.
Plus jeszcze tak część mamy na sobie, bo mamy cały zestaw z diamentów. No, możecie zobaczyć na Karle, ja wyglądam tak samo, zresztą widzieliście na początku na sobie. I tutaj na dole, co mamy na dole? No to farmy, nie? Aha, bo sam jestem jej zejście do kopalni. Tak, to ty tego nie rozróżniasz? Rozróżniam, ale zapomniałam, dawno tu nie byłam. O, no. Pająka. Przebiegniemy się na chwilę. Tutaj jeszcze jest niedokończone to wszystko, bo ja chcę to wszystko tutaj piaskowcem wyłożyć, ale już... No piaskowca mamy mało, bo dużo wykorzystałam, nie? Mhm. Co tutaj było? Jakaś niezbadana jaskinia. A to wszystko już jest, wiesz co, już wszystko jest badane. Wszystko mamy poznaczane i wszystko chyba w sumie zrobione. Jeszcze tutaj był ten spawner, nie? No, to była ta taka dziupla na potworki. Ale nie wiem, czy ona w końcu działa, czy nie działa, czy co z nią jest. Nie wiem, czy ona nie jest za duża po prostu. No my nie umiemy pająk to. Pająk jest, fu. O Jezus, jaki mam wstrząs, jak ja pająki widzę. Ej, ja nikogo nie widzę. Tam w kącie, taki ciemny, to pewnie nie widać. Dobra, chodźmy do naszego zboża. Zboża, do farmy na dole. Zboża, buraków, tych... co my tam jeszcze mamy? Melony, tak? I marchewki. Buraków nie ziemniaczki. Bo ja nie siałam buraków, chyba że na tej drugiej. Jesteś? Ja zasiałam buraki. No. Szkoda, że nie można ich piec. Czy można? Nie można piec, ale możesz zupę zrobić. No tam zupa. Nie lubię zupy. Bo miski zostawiam. No. Mogłyby się tak stakować w sumie. Tak, i tutaj jest taka nasza farma. Tutaj kiedyś były zwierzęta pod wodą. Też sobie wymyślam. Ja mówię, każdy głupi pomysł to jest mój pomysł. To już nie ma się nad czym zastanawiać. Ale w końcu postanowiłam uwolnić te zwierzęta. I brakuje arbuza. Bo nie urósł. Aha, aha. No i co, zboże, nic fascynującego tutaj nie ma. O, tutaj trzeba jeszcze ten. A nie, nie trzeba, bo tutaj jeszcze nie urosło. No. Zielonym. W ogóle, no to... tu jest nierówno. No. Nierówno. No jest nierówno, cały ten magazyn jest nierówny. Nie chodzi mi o magazyn, tylko o to rozsiane zboże i buraki, że nierówno są posiane. Ale ten magazyn też jest nierówny. Cicho, bo mamy nierówno, no to... O tu! Bo zrobiłaś nierówny dom! Ja zrobiłam nierówny dom, mój dom jest dwa razy mniejszy niż ten magazyn. Dobra. Już koniec tych kłótni, wychodzimy na powierzchnię. Wszystko mamy równo, wszystko mamy równo. Tak. Mamy równo pod sufitem. Chodźmy na polankę teraz, nie? No, prowadź. A, stodoła z tyłu, nie? Aaa, tak. Nie pokazujemy jeszcze. Co my tam mamy? Mamy taką małą stajnię w sumie, a nie stodołę, bo stodoła będzie gdzie indziej. I tu są nasze konniki, to jest pierwszy koń mój o imieniu Fertek. A to skarpetka, to tak? Jest skarpetka Karli, tak. Tak. Ale ty ją nazywałaś. Tu jest krzemień. Ale tobie się podobało. Tak. A tu mamy osły dwa. Piękne. Czy Karla je w ogóle widziała? Tak, widziałam już. Teraz. No, zrobiłam tam dwa osiołki takie, jakbyśmy kiedyś chciały coś przenosić na skrzyneczkach z nimi. A reszta... No, może do następnej bazy się kiedyś przeniesiemy, bo ta nam się smuci. Koniu? No stoi. To nie jego miejsce. Te zwierzęta są takie niegrzeczne wszystkie. Mhm. Tutaj masz żyć, tu. Chyba, że on uciekł na dostajni, co? Nie, wiesz co, on tu pewnie na skrzynkę skacze przez płotek. Dzień dobry. Trzeba tą skrzynkę stąd usunąć. Tu jest stodoła. Jak możecie zobaczyć i usłyszeć, już po zwierzętach, no chodź tutaj do góry. Dobra, jestem. Taka tak, jakby ja tą skrzynkę naprawiam. Dosyć dziwna taka ta stodoła. Wyszła ten dach. Taki średni, powiedziałabym. No ale to jest stodoła. Czego wymagać od stodoły? Jest bardzo oryginalna. Pani ja dużo, wiem, czego... bo już nie robiłam żadnych... jak to się nazywa? Halo, pożar! Gdzie pożar? Bo piorun w dach strzelił. Tutaj był. O, to nie, ale nie, to trzeba deszcz pada. Co trzeba zmienić? Pogodę. Dobra. Już się wysuszyłam, ale byłaby akcja na odcinku. A jeszcze pokażę wam kurki, bo kurki są w dość nietypowym miejscu, bo kurki mamy tak tutaj... na górze. Halo, Boże, jak ja tym steruję w ogóle. Puścisz się, halo, no bo... I co się śmiejesz? Bo nie umiesz! No nie umiem, ja nie umiem. To podjdź sobie tu, o, tu na górze i sobie... Nie. Tu są drzwi, tu są drzwi. O! Proszę bardzo. Są kury. Co to było? Kurczak! Wykryłam ci kurczaka na twarzy. Pobieram jajeczka. Fajne
miejsce, chociaż dziwi mnie, że one tutaj żyją na drewnie, bez żadnej trawy. Ale to jest Minecraft, nie wnikajmy w to. Nie wiem, że im to odpowiada, no. Nie skarżą się. Nie mają chyba zbytniego wyboru. Jak tu zejść? Tak jak weszłaś. Oj, <stary. śmiech> Tak to będzie fascynujący odcinek. Zwierdzania w ściany i sufity. Jak je grać w Simsy, tak? W Minecrafta. To już nagrywałam taki odcinek, jak nie grać w Raymana, ale jeszcze go nie widzieliście. To co, teraz lasek? Ja stąd nie mogę wyjść. Widzisz, bo to wszystko przez ten tryb kreatywny. Tak, tak, to wszystko przez ten tryb kreatywny, ale tak jest szybciej. Wbrew pozorom. Tutaj mamy pełno zwierzątek, zobaczcie. Króliki, no, mamy wszystkie zwierzęta świata, osły, muły, lamy, konie, króliki. Pełno i pochodni. Jeszcze chyba były jakieś rodzaje zwierzęcia. Jest muł, osioł i konie, a to nie. Przepraszam. Co zrobiłaś? Uderzyłam. Uderzyłaś. Tam muła. Jak mogłaś? Przepraszam. I to jest nasza polanka. No i chyba zostały nam tylko lasy, bo tutaj za wiele to nie mamy. No jak to tylko lasy? Tam jeszcze jedno takie jest. Co tu się wydarzyło, Karla, z tym lasem? No co, ja chciałam zrobić, żeby mniej było tych drzew i więcej rosło. Nie wiem jak. OMG. Co to jest? W ogóle zobacz tam na górze, jakie są te. Ale będzie ścinania. Jak mniej drzew? Jak mniej drzew chciałaś zrobić? No mniej drzew, rzadziej z większymi odstępami je posadziłam, a one kurde jeszcze większe powyrastały, bo miały więcej miejsca jak chyba. Jak właśnie z większymi odstępami? No by tu przeplanowałam. Nie, aha, bo były dwa. Edytowałaś mój las i tak nic z tego nie wyszło. No, tutaj mamy lasek bluzowy. Który ładnie rośnie. Tak. Nie ma żadnych gigantów. Jakbyś tam nie grzebała, to może też by ładnie rosło. I weź. Tu mamy ciemne, ale widzę, że nie urosły. Urosły trochę, ja tu ostatnio te osadziłam wszystkie, bo ścinałam. Bo chciałam zrobić tu duże grzyby, ale nie chciały urosnąć. Wszystkie rodzaje drzew. Nie mamy. Jak to? Dżunglowego. Też mamy, tylko nie urosło jeszcze, bo nie posiałyśmy. Tu się nie da przejść, a tu jest przejście, halo. Jak się nie da przejść? Przecież przechodziłaś tędy. Ale chodzi mi, że w bok. Aha. A to nie wiem, czy zauważysz, ty tam piękny mostek zrobiłam. Gdzie? A tu jeszcze do akacji mamy. Te. Czekaj, ja tu pokazuję świerki. No tu do świerków zrobiłam mostek. Z dyrta chyba był. A ja tak ładnie tutaj, nie, czy z tego drewna, ja tutaj ładnie kobla dodałam. Ja robiłam ze świerkowego drewna most. Ale ja tu kobla dodałam, no. No to kobla dodałaś. No. Chyba. Ja nie pamiętam, jak to wyglądało. Ale ja pamiętam. Dobrze. Ale tu jeszcze jest dużo do roboty, do poprawek. A co jeszcze chcesz robić? No lasem? Na przykład tu jest kawałek, o proszę, takiego lewitującego płotu. I to bardzo drażni moje uczucie. W ogóle tutaj jest tak jakby niedokończony ten lasek tutaj. No, mało drzewek jest trochę. To już mi się nie chciało. Nie żeby coś, ale już 22 minuty odcinka. O! To akurat, jakie cudy. No nie wiem, właśnie tak sobie chłodzimy, gadamy i... No to lecimy do ostatniego miejsca chyba już, nic nam więcej. Jakie mamy jeszcze miejsce? Koło mostu, sama budowałaś. O, Jezus Maria, zapomniałam o najważniejszej budowli mojego życia! Tak. O mój Boże, ja to wołam, muszę wygrać. To jest budowla z latarni morskiej. To się tak nazywa głupio, ten blok. Bo ten blok się nazywa Latarnia Morska i tak samo nazywa się ta budowla. Latarnia Morska. A to ja nawet nie wiedziałam, że ten blok się tak nazywa. Jestem, tylko milczałam, bo dałam ci, żeby powiedzieć o twojej budowli, bo to ty budowałaś. Tak. Ja tu tylko sprzątam. Latarnia. Tak. Ale wiesz co, sądzę, że fajnie by było zobaczyć ją w nocy. No. No to działa. No do dzieła. Ja umiem tylko dzień zrobić, nocy nie umiem. Jak to? Jak to? To nie da się, nie wiem. Jak w Simsach. Tańce. O, jest. Nie, tak umiesz. Jest, umiem. Ale słońce musi zajść, halo. No nie da się inaczej. Halo słońce. Zachodź. Czekaj chwilę, no. Chociaż nie wiem, czy nie byłoby lepiej, gdyby nie było oświetlone tutaj, wiesz, na dole. No bo to tak tylko tymczasowo powinniśmy to pozbijać i w ogóle tam może jakoś nie, bo to... Nie, się spełniły potwory. No to z daleka to ładnie widać, no. Furtki się postawi i nie będą łazić. Mhm. Mhm. Latarnia z potworami. No, i tak ona się prezentuje. Piękna, naprawdę.
I chyba ani razu się nie zabiłam, jak z niej spadałam, ale tylko dlatego, że miałam dobrą zbroję. No. Już, to była chyba nasza ostatnia budowla, tak? Znaczy ostatnia budowla nasza, no, twoja raczej. No nie pamiętam nawet. Z takich, ale chyba z tak. Takich konkretnych budowli to chyba tak. Chociaż nie. Ja potem wybudowałam oborę. Chyba. A, no. No ale to tam wysokości nie było tak bardzo. Dobra. Chyba wystarczy już tego pokazywania latarni. Chociaż do środka wchodzić, chyba nie wiem czy jest sens, ale pokażę wam jak to w środku wygląda. Tam nic nie jest urządzone, ani ten tegas. No bo my się jeszcze tutaj remontujemy, jeszcze coś w trakcie. Co może być w latarni? Zostawiłam dwie skrzynki i... I tyle. I ten, jak to się nazywa? Crafting table. Tak. Ja nie umiem kreatywne latanie. Zawsze klikam, to jak głupia. O, tu jest wejście, to po co ja lecę? Nie wiem. Znowu tu nie ja już dawno jestem na górze. Dobra. Proszę bardzo. I jest tam światło. Ja płonę! Możemy sobie zrobić zdjęcie, jak płyniemy. Gdzie to było? F1? F5? I znowu ustawianie na wizji. Gdzie to jest? Jak to zrobić, żeby się odwrócić? Żeby, no, jak żeby się obrócić? No, tak, żeby być przodem do kamery. Aha, F5! Ale jestem głupia. Dlatego wtedy mi nie wychodziło. O, jest idealnie prawie. Cofnijmy się, ogień. Cofnij się. Czekaj. O, trochę bliżej. O. No, bo... O! O, jest. Teraz... A nie, dobra. Kurczę, te ściany... Dobra. I F2? Tak. Dobra. Pięknie. Będzie może na miniaturkę. To co, kończymy z tego miejsca chyba. Kończymy. No i to byłby już ostatni odcinek zaprowadzania, przynajmniej na czas, dopóki nie wybudujemy kolejnych budowli. Tak. Może coś jeszcze się pojawi, nie wiem. Może jakieś szybkie budowy z Minecrafta, co ty na to? O rany, szybkie budowy w moim przypadku. chyba na trybie kreatywnym. Ale to już nie to samo. Zobaczymy zresztą, może wpadniemy na jakiś pomysł nowej serii czy coś, kto wie. Jak nam tak dobrze idzie. No już 30 minut, a myślałam, że ten odcinek będzie krótszy od poprzedniego. Oj, my się rozgadały, no właśnie, za dużo gadamy. Będę musiała powycinać. Dobra. Dobra. Kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Była ze mną Karla. Byłam! Tak, link do jej kanału macie pewnie w opisie albo na końcu filmu. Zapraszamy. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Cześć! Ale stres po prostu. Czemu? Nie wiem, jakoś tak po prostu, nie wiem. No. Ja już w drugim odcinku się tak nie stresowałam. Pierwszy był najgorszy. Żeby to zacząć, a potem jakoś poszło.